To jest content podcast. Zapraszamy. To jest content podcast. Dałem tę książkę jakiś czas temu. Tytuł: A co Ciebie obchodzi, co myślą inni? Tak, czytałem ją ja. E, Niemniej napisał ją niejaki Richard Feynman, znany fizyk, noblista. I e, była tam przedstawiona sytuacja, kiedy on ćwiczył liczenie. I co mam na myśli przez ćwiczenie liczenia? sprawdzał, jakie inne aktywności można wykonywać w trakcie liczenia i co się okazało. Można na przykład czytać książki, ale nie można mówić równocześnie. Tylko, że niektórzy mogą robić to równocześnie i od czego to zależy? Zależy to od sposobu, w jaki prowadzimy trochę dialog wewnątrz własnej głowy, ponieważ niektórzy z nas mają coś, co nazywa się może pamięcią, czy myśleniem bardziej, bardziej myśleniem, myśleniem słownym, werbalnym. I wizualizujemy sobie słowa w głowie, czyli zdania, bądź tak, cyfry, czyli 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej. A niektórzy mają tę wyobraźnię, czy myślenie bardziej, bardziej obrazowe. I w ich przypadku może to działać na takiej zasadzie, że to było opisane w tej książce, że leci sobie taśma i przeskakuje sobie kolejne cyfry 1 2 3 aż dojdzie do liczby i tak dalej i tak dalej. I w momencie kiedy na przykład korzystamy z myślenia obrazowego, to możemy równocześnie mówić, ponieważ podzespoły naszego mózgu odpowiedzialne za poszczególne aktywności mogą być używane równolegle, ponieważ są różne. No to taka ciekawostka. I podobno jednym z trików właśnie, żeby szybciej czytać czy wykonywać niektóre aktywności, jest to, żeby przestać sobie powtarzać w myślach. Tak jakby czytanie na głos jest w miarę zrozumiałe, tak? Widzę tekst, czytam na głos. Niektórzy robią to wewnątrz głowy, czyli jakby czytają sobie na głos w myślach. I podobno, jeśli przestanie się to robić, to można czytać szybciej. No. O, to taka ciekawostka. No i ciekawe. W miarę. No, podsumowując, no, ciekawe. Spoko.